przez Chiny, postarać się zrozumieć, co jest potrzebne Chinom i w jaki sposób jesteśmy w stanie im to dostarczyć. Wyjść z jakichś takich ograniczonych ram rozumienia Chin, że potrzebują oni bardzo podstawowe rzeczy, to się zmieniło, i starać się zrozumieć, że Chiny to jest mocarstwo, że to jest bardzo rozwinięty kraj i że to jest tak naprawdę druga, jeżeli nie już pierwsza, ekonomia świata. To jest potencjalnie fantastyczny rynek w sensie wielkości i pojemności tego rynku oraz bardzo ważny partner, zarówno biznesowo, jak i politycznie, ale i wymiana kulturalna. Nie zapomnijmy o tym, prawda? Wiedza, nauka to są fantastyczne obszary, na których jest bardzo dużo miejsca do zrobienia i po prostu trzeba to zrozumieć. Happy that you are here with us. I am more than happy that so many institutions and so many students, also professors, are interested in cooperation with China, with Chinese students, Chinese university, with hope for doing business also in the future. I remember when we met for the first time a few years ago, students and you professors were speaking about extending the cooperation, extending the relationships, and it has been happening. We are very grateful for that. In these walls of the Faculty of History, one of the oldest in the history of European universities, aware of the history that passed, we are witnessing something extraordinary. We are witnessing the beginning of a completely new story, which will be written by the participants of the forum. Polska to największy kraj regionu Europy Środkowo-Wschodniej, który z Chinami ma specjalne relacje. Kilka lat temu nawiązaliśmy partnerstwo strategiczne. Jesteśmy bardzo ważnym uczestnikiem Platformy 16+1, przez Chiny docenianym, ważnym członkiem Unii Europejskiej i przede wszystkim ważnym krajem na drodze One Belt, One Road. Trzeba otworzyć drzwi dla uczelni, dla biznesu. Pokazać Chińczykom, pokazać ich uczelniom, ich tak naprawdę firmom, że potrafimy, że jesteśmy konkurencyjni, że też jesteśmy bardzo innowacyjni, bardzo nowocześni, bardzo otwarci na świat i że nie boimy się takich dużych państw jak Chiny, potrafimy współpracować. Jeżeli to się wszystko połączy w jedną całość, to myślę, że i dla Chin, i dla Polski będzie to z korzyścią. Mamy ogromne saldo ujemne w handlu z Chinami i to jest zadanie Was, młodych ludzi. Powinniście się nauczyć języka, poznać chińską gospodarkę, poznać, z kim Chiny handlują, jak handlują i w jakich dziedzinach my powinniśmy wystąpić, zaoferować nasze towary. Rozpoczynając współpracę z każdym zagranicznym kontrahentem w dowolnym kraju, powinniśmy mieć opiekę prawną z tego kraju. I taka kancelaria przede wszystkim sprawdza, czy taki podmiot istnieje, bo bywają przedsiębiorcy, którzy nawiązują kontakt przez internet i okazuje się potem, że ten przedsiębiorca w rzeczywistości nie istnieje, ktoś chce wyłudzić jakieś środki. W związku z tym nasza kancelaria natychmiast jest w stanie sprawdzić, czy on ma business license.